was w niedzielę. Ogólnie planowałem siano, sukę prasować w poniedziałek. Pogoda? Jak to pogoda? Już mówiłem to nieraz. Pogoda zawsze decyduje. Tak jest i w tym przypadku. Przed chwilą zaczął coś kropić, już nie kropi. Cieszę się z tego powodu. Ogólnie niech pada, ale niech mi pozwoli zwinąć siano. Kurde, ciężki ten zaczep. I tak, Bartek już grabi siano, bo doschło, znaczy, żeby była perfekcja, zwijałbym jutro. Ale co? Ale słuchajcie, na jutro wizja jest cały dzień deszcz, więc chyba nie ryzykuję. Tak? O, dobra, cześć, zaraz przyjadę. No. O, Bartek mówi jeszcze, że mu bolec wyskakuje. Weźmiemy ten. No i tak, słuchajcie, bo mieli pracujemy. Ekipa Fest, całą rodzinę młodszą z Krzykłem. Bartek grabi. Ja prasuję tu z Agnieszką. Siora ze swoim chłopakiem będę pojeżdżać, bo Bartek ma chwytak, od razu będziemy zbierać na bieżąco, chociaż myślę, że już się przetarło. Naprawdę była już sytuacja, że mówię, oho, po zawodach. Jest, prasujemy, a szkoda było. Ale jednak prasujemy. I zwieziemy, więc super. No z racji, że niedziela i dziadzia z babcią gdzieś w gości pojechali. Bo no, nie było wizji, że dzisiaj będziemy prasować. Doszło, zbieramy. Dziewczyny.
Tu na gąski, a tu do ciała. No dobrze, bo myślałem, że będzie kichać się z tego, nie? Ale uff. Ale uff. Damy radę. W sumie już nie wiem, czy będę robić z tego jeden, czy... Osobność ze wszystkiego, może osobność. Końcowy, jak do 20 minut obrotu. No wiem, tam wróciłem. Tam po Mirku, jak będę zdradził tą małą, to jest jeden, ja tam zjadam, jak będzie za grubo, tak się zbiorę trochę trasą, a jeden to czyściejsze pole zostaje. Wiadomo, no grabiłeś wcześniej, nie? Ale po tamtej stronie tak samo, to po lewej stronie, nie? Co jest, tak samo, grab jeden, będzie grubo, to zbiorę trasą i dograbić po prostu jak na dożeniu, nie? Tego poprawić, to zawsze robię. No, dobrze. No to gra, załadujesz mnie, nie? No. A ja idę tu, przyczepię przyczepy. Na dalej. To ten i tamten zgrabię, nie przeciwko. No i to po lewej, nie? No, to dobra. No. I kobiety na traktory. Trochę się przesiadam z ciągnika na ciągnik, ale po prostu siorę oddelegowałem już. Jestem tu ja, Bartek, Aga i druga nie siora. Kontroli. A nie mam, nie pojadę? Nie, ja mogę jechać. Nie, bez duży ładunek i muszę jeszcze wałek zabrać. Daj, pomogę. I ja się teraz trochę przesiadam, ale już końcówka. To po prostu sprasuję i od razu ładuję, a Bartek przepięliśmy na szybko zgrabiarkę pod 60 i Bartek grabi cały czas, żeby już nie marnować czasu, bo i tak już jest późno. Więc zgrabi, no bo ja szybciej prasuję, jak on grabi. Dlatego taka przepinka, to już grabi cały czas, a się takie kawałki zostały, że naprawdę więcej jest jazdy, jak to warte. No ale zgrabić trzeba, więc w ten sposób przynajmniej sobie na spokojnie prasujemy, zwozimy i jest git. Ja dojadę na następną łączkę, to jest tylko kawałek polną i tam rozepnę i załaduję te wałki. A ja z przyczepami wolę jechać, no jakby nie było, to już jest co ciągnąć. Jest długi ogon, więc ja tym przejeżdżam z pola na pole. Nie, siostrunia? Tak. Jak tam? Pełna wrażeń dzisiaj, nie? Ogólnie dzisiaj mieliśmy w szkole festyn. Ja tam byłem z Dojcem, robiliśmy też taką małą konkurencję wytrzymałościową. Nie ma tego nagrane, o, takich rzeczy no nie nagrywa. Może powinienem, może nie, mniejsza. No, że byliśmy od rana, no od popołudnia do wieczora na tym festynie. No i szybka ta akcja z tym sianem, szybka decyzja. Mam nadzieję, że trafna. No jak dla mnie jutro może padać. Drugi kuzyn myślę, że by tego nie chciał, bo ma siano do zwijania też, a jeszcze mu nie doschło dzisiaj. Ale wiadomo, no, tak to jest. To jest właśnie gospodarka. A, Bartek tu jeszcze nie zgrabił. To ja idę tam, pojadę prasować. O! Patrzcie, już jedzie prasować, już się uczy, już się szkoli. Będzie jakoś ten, prasowała brzniwa, jadę kosił, a Aga będzie prasowała. Tak? No? Tak? Co tak? 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 No tak czy nie? Nie wiem co. No to tak czy nie? Tak czy nie? Ja nie wiem o co chodzi. No to tak czy nie? Nie wiem o co chodzi. Bo mówię, że cię wyszkolę i ja będę kosił, będziesz prasowała. No tak. Ooo!
Tego się nikt nie spodziewał. To już zbierzemy, bo tu odgrabiałem. Widzę, Bartek też już tu przegarnął. A jedziemy na tą drugą łączkę. Stoi? Nie, grabi, dobrze. Oporowo, nie? Z nami to zawsze nie usiądą spokojnie w niedzielę. Tylko kuźwa wymyślają roboty. Sadzasz. O. Takie życie, jakie życie, taki rap. Jaka świnia, taki schab. Łeś, prawie zgrabił, pasuje. Grab w jeden, nie? Już ci tu Bartek zabiorę zaraz, ale rządek. Wikon katołyki? Matko Boska, coś ty zrobił? Jo pierdziele, ale rząd żeś upakował. Konkretny rządek. I będzie po robocie, bo jest tamta mała, co tam staliśmy i ta. No i tamtą trzeba pierwszą pierwszą trzeba zwieść. Ale to wam powiem oporowo. Poszło, która jest? O kuźwa, w pół do dziesiątej. To ten babin dzisiaj to... Wyjdzie, ale na fajrant. Łyka, ona to się nie boi takich rzeczy. Stąd wałek będzie? Będzie, nie będzie? Będzie. Elegancko na koniec. I co, i tu będę musiał przejechać? No będę musiał, bo się zostały do grabienia. No dobra. No ale to git i tak. Cyk. Siup. Eleganckie awałki, 130 robię. 200 barów, bez miękkiego rdzenia. Czytałem, że powinno być do siana, ale zobaczymy. Na przyszły raz najwyżej zrobię z miękkim rdzeniem. Teraz kiszonkę, jak wczoraj przesłaliśmy, też było bez miękkiego rdzenia. Ładnie były podobijane, to też są teraz ładnie zbite. No i zobaczymy. Jakoś się to rozwinie. Niepodobno. Z grubsza jeszcze zbiorę, resztę się jutro, jak nie popada, poogarnia, pozbiera tą luźną i damy bydło najwyżej od razu na koryto. Ale już jest siano sprasowane, bez deszczu, bo nie dostało ani razu deszczu. Są opinie, że siano musi zmoknąć. Mnie dziadzia zawsze uczył, żeby jak może, to żeby nie zmokło. Też tak się staram zawsze robić. W tym roku po raz kolejny się udało, że nie zmokło. Dzięki bardzo. No muszę zabrać. A Mustaw, tak ten, zgrabiarka jest i zgaźni o mnie. Git. Dzięki bardzo. Ogarnięte. Aga też już jedzie do domu, nie? A, muszę jej powiedzieć, jak ją zgasić. No jedziesz do domu. No. I wyłączyć światła tym. Zrób sobie. Wyłączyć światło, żeby zgasić kluczy w lewo. Stań gdzieś tam, nawet tam pod garażem z prawej strony. Dobra? Szczęśliwej drogi. A gdzie pojedzie? Co jest, kobita? Jakich wyzwań się nie boi. Juluś! Zaczepisz mi potem przyczepę? Ha? Ha? Później mi przyczepę zaczepisz, dobrze? Dwa razy w sumie. Możesz, a w sumie poczekaj. Dobra, wsiądź, żebym cię nie przejechał. Opa. Nie, nie zamykam.
myślę, że jej braknie. Start. Ale dużo to się leciało. Gdzie? Dobra, odepnę w siebie przyczepy. Jestem taki szybki. Szybki Bill. Nie, myślałam, że serio musisz iść do przyczepy. Nie. Trzymaj się, uważaj. Trzymam się. Takie mięciusie będzie bardziej chyba. Wstawaj. Możesz pod swoje szanowne pupu. 4 litery. Nie masz czasu. No, widzę, że się nauczyłaś. Na skuterek? No. Nauczymy się. Dobrze. Pomogę ci i się nauczysz. Udawaj. Teraz będę, powiedzmy, że miał czas. Chwilę dla ciebie zorganizuję. Jedyne, czego się boję, to że się wywalę przy zakręcie, ale... Się nauczysz panować. Pićku, bo ja jestem głodny, pić mi się chce wszystko naraz. A jak ci daliśmy chleba, to powiedziałeś, że nie chcesz. A, widzisz? Bo wtedy nie chciałem. Aha. Teraz już chcę. Mamy, żeby zostawiło. Nie, bo nie ma czasu. No, no. Teraz będziemy w domu, to się najem na spokojnie. Co? Polskie drogi, moje drogi. Polski standard drog. Tak. Poznaję drogi na nowe tereny. No, a ja wtedy, co ci mówiłem, że możesz jeździć, to ci mówiłem o tej i o tamtej właśnie. Aha. Wtedy na wiosnę wcześniej, to że tu możesz, mogłaś sobie jeździć, tylko ty była i tak nie wiedziałaś. Nieważne. No. No teraz już nieważne, teraz też tu możesz jeździć, nie musisz jechać aż tam daleko. Będziemy sobie jeździć w różne miejsca, żeby nie było niespodzianek. Póki trawa nie odbije, możesz jeździć. Super. Na tym kłonie. Ja już sobie wyobrażam, bo muszę za siodło muszę poczekać, żeby miała strzemiona. No będziesz miała siodło w tym tygodniu przyszłym, bo już zamówione, już jedzie, już wysłał, to myślę, że we wtorek będzie. Będziesz mogła jeździć. Tylko o, dzisiaj mi zamówisz podogonie i biotynę, bo mi się dzisiaj kończy. Ci na pewno nie zamówię, jutro. No to jutro. Dzisiaj jak ja wejdę do domu, to tylko coś zjem i jeszcze offline jestem, już mnie nie ma. Jeszcze muszę szybko podjąć decyzję, ale się szybko. Jak będziesz zamawiać, to od razu byś mi zamówił, ale zmieńcie. Co? Ja mam konto, popręg. Bo przecież ten, co ja mam, to będzie za krótki na to siodło. W tym moim starym mam te długie przystówy. O bo świetnie, tylko koszty. Spokojnie, po dogonie mam z pieniędzy z dnia dziecka. Jeszcze 8 mi złotych braknie, ale to nic. Ktoś ci dołoży. O, dziękuję. Jakbyś mi powiedział, że mam teraz ci wszystkie te pieniądze oddać, co wyszło z tych McDonald'ów. O kurde. By siodło brakło. Podniesiesz dyszel od przyczepy? Dasz radę, nie? Ale co? Dyszel od przyczepy. No jasne. No. Dam radę. Jesteś silna kobieta? Nie. 600 kilo muszę utrzymać. Jakie 600 kilo? Niekiedy tonę u Klaudii. No hrabia to... Aaa, że konia. No, ale to nie to samo. No, nie. Tylko jak będzie w terenie, to jakoś... No dobra, ale konia na barki nie bierzesz. Ale fazak trzymam. Tak, no to racja. Myślałam, że tam salna biega, ale... To krzak. Ale malutki! Nie. On ci wypadnie. Co mi zrobi? No sorry, no. Nie wierzyłam w ciebie. No, no właśnie, jak to tak? Ale malusi! No, blisko, widzisz? To z ciebie za kierowca. Wow. Postaw takiego jednorożca. Wątpisz brata swego? No wybacz. Ty to jesteś siostrunia, kurde. Psia krew. Dobra. Masz radę? Tam bolec jest. Zresztą ci pokażę. Czekaj. No już.
Nie zamykaj, nie zamykaj. Dasz radę, wierzę w ciebie. No i tam masz bolec. Sianko teraz zwieziemy, wstawię pod wiatę, a w tygodniu się rozładuje na spokojnie. Ważne, że jest zwiezione, suche. Misia będzie miała co jeść. I cielaczki też. Miśka w raju będzie, chłopie, jak to zobaczy. Dostawa siada. Coś to lubi. Za Kniżką myślałyśmy, że na atleti lecie na tych faceli, jak to się mówi? Faceli, no. Faceli. I to jak było z tym księżyc, to pięknie wyglądało. Się chyba rozmarzyłeś się za bardzo. No. Możliwe, że będzie mi robiła zdjęcia za tydzień na zawodach. Tak, a gdzie masz? Co? Gdzie masz zawody? Konin. Koninie? No. Tylko że na chawkę. I ona coś tam pojedzie? Kiedy masz? W niedzielę? No. W sobotę? W niedzielę? Chyba niedziela to nie jest. Ty chłopie robisz? Właśnie sam myślę, co robić. Czy... Nie dasz rady. Wybacz, za dużo tam jest. Bo potem się będziesz wkurzał, że ci spada. Co mi spada? Ty tam się, no ty wiesz, tyle co zjesz. Bo cię chwycą. Moje pole do jazdy. Nie wolno tu. Już lepiej jeźdź na tamte. No. Tu nie, bo zdepczesz znowu. A czepisz? Jest... No. To dobrze. Bo mi się już nie chce wychodzić. Dobra, i zostaw. Chodź. No ale, no dobra, no chodź. Tam jest skoszone to? Za potem co tam miałam jeździć? Nie. Teraz ci może skoszyć. Bo jest rotacyjna na zewnątrz to. Jest rotacyjna na zewnątrz, to ci skoszę teraz. Okej. Jak dojedziesz tam? Dojadę. Się o to nie ma. Sukces. Już pod wiatą. Ciemno, nic nie widać. Ile jest wszystkich? 13 i kawałeczek. 13 mieszkałek i jeden taki wypierdek. No wiesz, tatuś, jak to jest.